Konrad Fiałkowski. Gatunek Homo sapiens. Jesteśmy na miejscu. Baza jest tam, za tym grzbietem. Wolałem lądować tak, by nas nie widzieli. Wspaniale. Kilka metrów dalej, a zostalibyśmy na zawsze w tym miłym miejscu. Tak, dalej jest przepaść. Głupie kilkadziesiąt metrów. Widziałem na radarze. Ty jesteś znany z takich wyczynów, Mako. Będę jeszcze na twoim pogrzebie. Nie masz racji, War. W instrukcji lotu mam wyraźnie powiedziane, wylądować w pobliżu bazy, w terenie niedostępnym bezpośredniej z niej obserwacji. To nie moja wina, że wszystkie takie tereny bardziej nadają się do wspinaczek selenistycznych niż na lądowisko rakiet. Jesteśmy na Księżycu, nie na Ziemi. W porządku, nie ma o czym mówić. Ale miałeś emocje. No, w każdym razie pamiętaj. Wracam do bazy, jesteśmy tam na nasłuchu, na zarezerwowanej fali. I bardzo cię proszę, wiesz, tak zupełnie prywatnie jak kolegę. Jakby coś się tam zaczęło dziać, nadaj wezwanie. Nie czekaj, co z tego wyniknie. Dobra, do byle głupstwa nie będę was wzywał. Zresztą, co mi się w końcu może stać? Za dwa dni przylecisz. Poza tym, biorę pojemnik z dezintegratorem. Tego właśnie nie wiesz, co ci się może stać. Z Setem nie możemy się porozumieć już drugi tydzień. Kotlina, światła, skał na odbiorze. Tu War, selenista. Jestem przed waszymi śluzami. Wpuśćcie mnie do środka. Otwieram śluzy i schodzę do ciebie. Er, co ty tu robisz? Jestem asystentem docenta Wara. No, chodźmy, pokażę ci twoją kabinę. Tutaj. Mam nadzieję, że będzie ci wygodnie. No, na pewno. L to War. Czy to Set wrócił? Nie, Seta nie ma. Kto więc przyszedł? War. Nazywam się War. Jestem selenistą. Dobrze. Zajdź do mnie potem. No to do zobaczenia. A kto to jest Set? Praktykant. Jedyny nasz praktykant. Ciekawy jesteś, Baal. Oho, od urodzenia. No ale w takim razie natłoku praktykantów, jak mówisz, nie macie, co? Nie mamy i nie będziemy mieć. Najlepsi tu nie trafiają. A ten Set, co zamiast pracować, obija się i łazi po górach? Co gorsza, nie wraca już drugi dzień. Ale macie z nim łączność radiową? Nie. No to dlaczego więc nie nadacie sygnału alarmu? War się nie zgodził. Jak to? Drugi dzień i nie ogłaszacie alarmu? Przecież on może zginąć, no to niesłychane. Idę do Wara i opowiem mu, co o nim myślę. Nigdzie nie pójdziesz, ja żartowałam. Set wyszedł przed chwilą do stacji automatycznego namiaru meteorytów. Nigdy nie kłamałaś, ale widzę, że się zmieniłaś. Nie wierzę ci. Ja naprawdę żartowałam. Zresztą idź do Wara i zapytaj go sam. Ośmieszysz się tylko. Poza tym on tu decyduje, nie ty. Jest kierownikiem tej bazy i do niego należy decyzja. Ale pójdę, oczywiście, że pójdę. Jest chyba moim obowiązkiem wyjaśnić tę sprawę. I twoim, El. Mówiłam ci, że żartowałam. A jeśli uważasz, że to twój obowiązek, repertuar obowiązków selenisty jest, jak widzę, szeroki. Że jest tutaj. Mówiłam ci, że żartowałam. Set! 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 Coś się z nim zrobili. Nie mówiłeś, że znasz Seta. A czy to ważne? Kobieto, co mu jest? Kłamałeś, Val. Nie powiedziałeś, że szczególnie się nim interesujesz. Nie powiedziałem jeszcze 10 innych rzeczy, ale powiem, słyszysz, powiem! Zostałem tu wysłany, żeby dowiedzieć się, co się z nim stało, żeby wyjaśnić, dlaczego od 2 tygodni przy każdej rozmowie z centralą Seta właśnie nie ma lub właśnie wyszedł.
Spodziewałem się, że spotkam tu dziwaka i dziewczynę, którą znałem. Teraz już wiesz wszystko. Ale to już nie ma znaczenia. Nie chciałam, żebyś tu wchodził. Nie chciałaś? Set! Set! Poznajesz mnie? Set! Jestem kosmonautą wśród gwiazd. Najpierw osiągnę Syriusza, a w drodze powrotnej odwiedzę Aldebarana. Sam rozumiesz, nie mógł rozmawiać z Ziemią ani z Centralą. Ale Worf będzie musiał ze mną rozmawiać. Idę do niego. Worf! Jesteś tu? Słucham cię i witam. Skąd? W naszej bazie. Ty? Skąd się ty tu wziąłeś? Byłeś tam, w pracowni. Byłeś już tam? A War? Gdzie on jest? Wara nie ma. Bzdura, rozmawiałem z nim przy wejściu. O to ci idzie. To tylko nagranie wideo. No więc gdzie on jest? W tej postaci go nie ma i nie będzie. A co się z nim stało? W tej postaci chwilowo nie istnieje. I nie zawiadomiliście centrali? No jak mogłeś, Set? Widzisz, centrale zawiadamia się tylko w wypadku śmierci, a War nie umarł. Tak naprawdę to nie jestem w 100% Setem. Prawdziwego Seta widziałeś w pracowni. Ja tylko mam ten sam kształt. Jestem jednokształtny z Setem. Natomiast moja psychika jest równoważna psychice Wara. Tak, Set, ty naprawdę nie jesteś całkiem normalny. Ja nie jestem Set. No więc dobrze, nie jesteś, jeśli tak chcesz. W każdym razie muszę ci wyjaśnić, że jestem tu oficjalnie, jako wysłannik centrali i mam prawo was stąd zabrać. To nie ma znaczenia. Nie zrobisz tego. Zrobię. Nie, nie będziesz miał ochoty, zapewniam cię. Dobrze, ale najpierw muszę jednak mówić z Warem. Słuchaj, czy ty możesz sobie wyobrazić, że oryginał może mieć kilka kopii? Ale oczywiście, że mogę. Nie przerywaj. Czy sądzisz, że człowiek, cała informacja składająca się na daną osobowość, nie może zostać przekazana dwu różnym osobnikom gatunku Homo sapiens? No raczej nie. Dlaczego? No, tego nie można zrobić. A może tylko ludzie tego jeszcze nie potrafią? Więc ty twierdzisz, że dokonałeś takiej transformacji? Co się stało? To ty powinieneś wiedzieć. Przypomina to o eksplozji gdzieś obok. Tu nic nie mogło eksplodować. W żadnej pracowni. Nie prowadzimy eksperymentów. Mamy tylko gospodarczy reaktor zasilający. Zobaczę, co się stało. Czekaj, ja sam zobaczę. Stój, stój! Skażenie promieniotwórcze. Wywołam El. El! Jesteś u siebie? El, czy mnie słyszysz? Pewnie wyszła z kabiny. Wołaj ją w całym systemie bazy. Jeśli system jeszcze działa, co tam się stało? El! To War! Przyjdź do mego gabinetu! Przyjdź natychmiast! Słyszysz? Nie ma jej. Chyba masz rację, Set. System łączności uległ awarii. Idę do śluz. Chyba ktoś biegnie. Zatrzymajcie go, on ma dezintegrator. Kto? Set! War, sprawdź, może jest jeszcze nad nim kontrola. Nie ma! Nie ma żadnej kontroli! Uciekajmy! Stąd nie ma innego wyjścia, War! Set! Set! Słyszysz mnie? Poznajesz? Ty jesteś rośliną. Rośliną Syriusza zwaną Pracetapron. A tam są zwierzęta. Ja poluję na zwierzęta. Kotlina światła skał, War. Tam już na ciebie czekają. Będziesz miał z nimi ciężką przeprawę. Tak myślisz? No, jestem pewien. Tam jest Sorf, a wiesz, jaki z niego numer. Ako, jesteś pewien, że znalazłeś mnie przy śluzie wejściowej dopiero w 2 dni później? No i zupełniej. Leżałeś z dociśniętym hełmem, ułożony jak niemowlę. Masz przerwę w życiorysie? I co, rozmawiałeś z Warem? Tak. Był na ekranie i powiedział, żebym nie wchodził dalej, bo korytarze są skażone. A słuchaj, czy nie wspomniał ci, jak powstało to skażenie? No, mówił, że coś im eksplodowało w laboratorium i tyś w to wdepnął. A kiedy się to stało? Tuż przed moim przybyciem, tak powiedział War.
Bel! No, cieszę się, że żyjesz. Witaj, War. Dawno cię nie widziałam. Co, nie trafił was wtedy? Nie rozumiem, kto? No, Set. Dlaczego Set miał trafić? Jak to? Wtedy tam w gabinecie. Byłaś ty, on. War, ja wiem, że wdepnąłeś w tę naszą eksplozję w trzecim laboratorium. Bardzo ci współczuję. Ach, nie zgrywaj się. Przecież wygarnął w was z dezintegratora. War, jest mi przykro, ale to właśnie Set zaniósł cię do śluz. A gdzie on jest? W gabinecie Wara. Czekają na ciebie. Witaj. Siadaj. No więc przeczytałem twój raport. Ci ludzie badają to pomieszczenie. Śladów promieniotwórczości tu nie ma. Co prawda był to jeden niewielki wybuch i minął już miesiąc. Miesiąc? A Set? No widzisz go. Napisałem w raporcie prawdę. I przecież mój dezintegrator... Jest w pojemniku, wykryłem nikłe ślady promieniowania. Mógł być używany równie dobrze rok jak miesiąc temu. Tak, rozumiem. Nic nie potwierdza mego raportu. Jeszcze tylko jedno pytanie, Sorf. Z tego wszystkiego wynika, że miałem halucynacje. Jestem niepoczytalny. Dlaczego jeszcze nie odesłaliście mnie na Ziemię? Słuchaj, War. Takie wypadki mogą zostawić ślady. No rozumiem, to był dla ciebie wstrząs. Miałeś wysoką gorączkę, majaczyłeś. Podwójni ludzie, no przyznasz, że to nie wygląda sensownie. Ale ja to przeżyłem. Tak było naprawdę. Jesteś tego całkowicie pewien? Tak. No cóż, w takim razie będziesz musiał odpocząć. Na oddziale, zamknięty. Nie, Sor, wierz mi. Naprawdę jestem zdrów. Rozumiem i chcę ci pomóc. Dlatego cię tu wezwałem. Pomoc? W jaki sposób? Po prostu. Wycofaj swój raport. Napisałem tak, jak było. Prawdę. Gdybym to odwołał... Nie, to niemożliwe. Nie odwołam. Słuchaj, czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego kotlina ta nazywa się kotliną światła skał? Nie żartuj, Sol. Mówię poważnie. Otóż te skały świecą. Silniki statków kosmicznych podchodzących do lądowania skażają teren. Tutaj? Przecież tu są skały i przepaści, nic więcej. Kiedyś był tu równy teren. Dno krateru niezupełnie wygasłego wulkanu. Nie tak dawno, a 300-400 lat temu. Ułamek sekundy w geologicznej skali czasu. Nie rozumiem, co to wszystko ma wspólnego z bazą. To proste. Ukryli tutaj swoją bazę. Umiejscowili ją w pieczarach sztucznie sfałdowanego terenu. Kto? Oni. Kto? Nie rozumiem, Sor. Twój raport potwierdza tylko nasze przypuszczenia. Przypuszczenia? Przypuszczenia co do roli bazy światła skał. Czy wiesz, że ona nie odgrywa żadnej roli w systemie baz Księżyca? Czekaj, przypominam sobie. El mówiła mi, że tu nic nie ma. Że baza jest tylko schroniskiem selenistów. Miała rację. To jedyna niepotrzebna baza na Księżycu. To dlaczego ją zbudowano? To samo pytanie postawił sobie Anado. A kto to jest Anado? Twórca hipotezy rekonesansu. A, ale o tym później. Gdy byłeś w szpitalu, sprawy poszły naprzód. Baza ma 200 lat. Chcesz się dowiedzieć czegoś bliższego o jej początkach? No, sprawdziliśmy akta historyczne dotyczące wczesnego okresu kolonizacji Księżyca. No i co? Akt dotyczących bazy nie ma. Zginęły. Nikt nie potrafi odpowiedzieć, po co zbudowano tę bazę, której istnienie nie ma żadnego uzasadnienia. No, uzasadnienia z punktu widzenia ludzi. Nie rozumiem. Jeszcze nie rozumiesz. Po prostu przybysze z kosmosu. I sądzisz, że oni... Nie ja. Te hipotezy wysunął Anado. Wytłumaczy ci do końca. Widzisz, oni po prostu stawali się człekopodobni. Przyjmowali ludzki kształt. W ten sposób mogli najłatwiej obserwować nas, ludzi, ale nie potrafili całkowicie sztucznie syntetyzować człowieka. Musieli wykorzystywać do tego wzory żywych ludzi. Zabijali ich? Nie. Powielali. Na to potrzebowali żywego człowieka. No i trochę czasu. Potem wymazywali z pamięci wzoru fakty związane z powielaniem i człowiek wzór żył dalej,
niczego nie podejrzewając. I miał sobowtóra? Tak, jednego lub kilku. Tym sobowtórem był, mówiąc najogólniej, układ należący do ich cywilizacji, nie człowiek. I to nieprawdopodobne. Znaczy, nigdy nie słyszałeś o wypadkach zdumiewającego podobieństwa między ludźmi? Między ludźmi, którzy się nawet nie znają? I sądzisz, że jeden z nich... W świetle hipotezy Anado jest to bardzo prawdopodobne. Ale po co? Po co oni to robią? Rekonesans. Tak twierdzi Anado. Zresztą oni to robią od setek lat. Wśród miliardów ludzi są ich tysiące. A ośrodki, w których się powielają, gdzie one są? Jesteś w jednym z nich. Samotna baza bez znaczenia, do której przyjeżdżają samotni praktykanci. Opuszczają ją po jakimś czasie, powieleni. Te ośrodki muszą działać ciągle, powielać nowych nieludzi, bowiem ci ich nieludzie są śmiertelni. Ach. A więc War rzeczywiście nie żyje? Żyje w postaci Seta. Powielonego Seta, którego ty widziałeś, a może ma już postać L? A tamten Set? Trafiłeś na moment powielania. Może jego pamięć? Pamięć Seta człowieka ulegała wtedy wymazaniu? Może człowiek zachowuje się wtedy tak, jak on właśnie? A skąd wiesz, że to są oni, a nie ich kopie? A skąd wiem, że ty jesteś ty, a ja jestem ja? Nie wiem. Ale War był jednym z nich. To jest pewne. Gdy zginął poprzedni kierownik tej bazy, nie człowiek, trzeba było zastąpić go innym nie człowiekiem. Wtedy War wymyślił historię z seriami prawidłowymi. Za takie rzeczy posyłano do opuszczonych baz bez znaczenia, a w tej bazie było wolne miejsce. Wiesz co, a może ja nie jestem człowiekiem? Ty jesteś. Skąd wiesz? Wiem. Inaczej nie mówiłbyś tego wszystkiego. Chyba masz rację. Teraz, gdy już wszystko wiem... Nie wiesz najważniejszego. Najważniejszego czego? Że Anado przebywa na oddziale zamkniętym. Dlaczego? Chyba nie sądzisz, że ktoś, kto głosi takie poglądy, nie wymaga leczenia klinicznego. Przecież są dowody. Mój raport... Choć... Ale o tym lekarze nie wiedzą, nie dowiedzą się. Dlatego ty musisz wycofać raport. Jak to? No, nie można dopuścić do poszukiwań innych ośrodków powierania. Nie można dobrowolnie zrezygnować z tak doskonałej metody obserwacji gatunku Homo sapiens. Więc ty? Ty jesteś także? Tak. Dlaczego mi to mówisz? Dlaczego powiedziałeś mi to wszystko? Bo chciano wiedzieć, co się tam stało, wtedy w bazie. Tamci zginęli, wszyscy, z wyjątkiem ciebie. Ci, których tu widziałeś, to tylko kopie. Któryś tam z rzędu kopie, wyjęte z magazynu. Przecież mój raport... Nie wiedziano, czy wszystko napisałeś w raporcie, a sprawa była poważna. Wyobraź sobie naszą sytuację. Otrzymujemy sygnał alarmu, przybywamy tutaj. Oni, ci nieludzie, których mieliśmy do dyspozycji w bazie, są zniszczeni. Żyjesz tylko ty, człowiek. Paradoksalna sytuacja, niebezpieczna sytuacja. Ludzie w ostatnich kilkuset latach zrobili ogromny krok naprzód i zaczynają niekiedy nam dorównywać. A Set spalił się sam, dezintegratorem. W każdym razie zastaliśmy go już martwego. Musieliśmy bazę doprowadzić do porządku. Wyciągnęliśmy z magazynów kopię L i Seta. Widziałeś je. Potem chcieliśmy powielić ciebie. No i co? Nie zdążyliśmy. Dostaliśmy wiadomość, że Ako wystartował po ciebie. Wtedy jeszcze baza nie była gotowa, więc musieliśmy ciebie wypuścić, żeby nie mieć kłopotów z Ako. Ale jak widzisz, jesteś z powrotem. Zresztą wszystko, co wiesz, nie jest już dla nas niebezpieczne. Za chwilę zapomnisz o tym i pamiętać będziesz tylko podmuch. Gorący podmuch wybuchu, gdy wszedłeś do śluz. Czujesz senność? Jesteś w zasięgu emitera. Czekaj. Powiedz, po co? Dlaczego wy to robicie? Bo Homo sapiens jest interesującym gatunkiem. Tylko dlatego. Zbyt interesującym, zbyt szybko się rozwija. Jest coraz więcej takich wypadków jak ten.
Zmniejszacie dystans między naszymi cywilizacjami, a wasza jest o kilkanaście milionów lat młodsza. Osiągnęliście już granicę Układu Słonecznego i za kilkaset lat może zechcecie ruszyć ku gwiazdom i osiągnąć naszą Ataridę. A do tego nie możemy dopuścić. Zapomnieli sprawdzić. Nie wiedzieli o włączonym nadajniku, który włożyłem ci do kieszeni skafandra. Daruj, że nie wyrwałem cię stąd wcześniej, ale chciałem nagrać całą tę waszą rozmowę. To będzie uzupełnienie, wyczerpujące uzupełnienie twojego raportu.